Hej wam, tu Opsikus. Witam w Zagrajmy w Shovel Knight, w grę, w którą chciałem zagrać już bardzo dawno. I tak się składa, że teraz zachciało mi się w nią grać. Nazwijmy nasz profil Opsik. I rozpocznijmy grę. Dawno temu ziemie były nieokiełznane i przemierzane przez legendarnych poszukiwaczy przygód. Ze wszystkich bohaterów żadni nie błyszczeli jaśniej niż Shovel Knight i Shield Knight. Ale ich wspólne podróże skończyły się w wieży przeznaczenia, gdzie przeklęty amulet zdziałał okropną magię. Gdy Shovel Knight się obudził, wieża była zapieczętowana, a Shield Knight zniknęła. Upadły na duchu, Shovel Knight w żałobie postanowił żyć w samotności. Ale bez obrońców, ziemie zostały przejęte przez podłą siłę, czarodziejkę i jej zakon bez ćwierci. Teraz wieża odpieczętowana i zbliża się zagłada. Nowa przygoda zaraz się rozpocznie. I łopatujemy. Okej, Shovel Knight to jest, jak widzicie, side-scroller, platformer, biorący różne pomysły z różnych gier, przede wszystkim. Jest w nim trochę Megamana, jest w nim trochę DuckTales, szczególnie z tym skakaniem na łopacie. Zabijamy przeciwników, zbieramy klejnoty. Bogacimy się. Gra jest naprawdę świetna, jak widzicie, wyszła w 2013 roku, grafika jest przepiękna, a muzyka sprawia, że ciarki przychodzą mi po plecach. Nie można nic innego o tym powiedzieć. Jest też pełna sekretów, które chociaż trochę spróbuję odkryć. Nie ma szans, żebym wszystkie znalazł, bo jestem na to za głupi. Tu mamy bąbelkę, na którego musimy wskoczyć, odbić się łopatą i wskoczyć wyżej. To coś to jest checkpoint, który oczywiście weźmiemy. Chociaż nie powinienem zginąć tak szybko, ale może się zdarzyć. Zabijamy żuczki. Najtrudniejsi przeciwnicy grze. Nie, oczywiście żartuję. Zaraz będzie fajny przeciwnik. Przeciwnik, którym jest... smok. Już w pierwszym poziomie zabijamy smoka. Najprostszy sposób, żeby go ubić, to poskakać mu po pysku. Idziemy dalej. Znajdujemy szkielety. Taki standardowy przeciwnik w tego typu grach. Tu może być coś ukrytego. Nie, nie jest. Tak jak mówiłem, ta gra lubi sekrety. Lubi ukrywać różne rzeczy w ścianach. I na przykład, gdy widzi się takie pęknięcie w ścianie, jak po mojej prawej teraz. O tu. Można w nie uderzyć. I się rozpadnie. Czasami te pęknięcia nie są zaznaczone, tak jak tu na górze. Więc należy mieć się na uwadze. Należy też mieć się na uwadze na bloby, które lubią atakować z nienacka. Tu mamy najlepszy przykład tego, co można znaleźć w tej grze. Po lewej stronie już widzimy ukryte przejście, które oczywiście obczaje. W tym ukrytym przejściu znajdujemy trochę więcej diamentów i muzykę. Są różne nagrania z muzykami, które zbieramy, żeby... Nie pamiętam, czy coś się odblokowuje, czy nie. W każdym bądź razie można to zbierać. Wszystkiego raczej nie zbiorę. Tu nic nie ma chyba. Dawno w tą grę nie grałem. Grałem w nią chyba niedługo po tym, jak wyszła, więc... Wracam po krótkiej przerwie do niej. Okej, żeby zdobyć ten diament, kryształ, klejnot,
trzeba odbić się od tego smoka. Tak samo tu, nie można przesadzić ze skakaniem na naszej łopacie, żeby móc się dostać do tego. Okej, tu mamy ukryte życie. Życiem w tej grze jest kurczak. Przydałoby się to wszystko rozwalić, będzie więcej hajsu. Pieniądze są potrzebne do upgrade'ów, do kupowania różnych rzeczy. Za każdym razem, gdy się ginie, jeżeli do tego dojdziemy, a dojdziemy raczej, traci się część pieniędzy, którą można później zebrać. Ale na przykład jeżeli wpadnie się w taką dziurę, no to jest trudno. Kolejny checkpoint. Kolejny blob. I jedziemy dalej. Te niebieskie potionki, które zbieramy, to jest magia, której na razie jeszcze nie mamy. Więc nie muszę się nią przejmować. Nie trafiłem. Mówiłem już, że ta muzyka jest świetna? Mówiłem. Ale nie zaszkodzi powiedzieć tego jeszcze raz, bo... Naprawdę. I teraz mamy pierwszy taki trudniejszy sekret, na którym... Znaczy, no, to jest opcjonalne, niepotrzebne do przejścia gry. Nie nacisnąłem przycisku analogu na dół. O, to będzie ciekawe. W każdym razie, no, to jest opcjonalne, ale fajnie to zrobić, więc spróbujemy jeszcze raz i odzyskamy przy okazji pieniądze, bo tak jak widzicie, straciliśmy część naszych pieniędzy i one ulotniły się w takich workach z siwych. Okej, nacisnąć na dół. O tak. I mamy wszystko. Gra się przycięła trochę. Znowu. Niestety ten worek muszę ominąć. No cóż. Jakoś przeżyję. Tak, mamy trochę kasy. Ominiemy sobie tego przeciwnika, nie musimy go znowu zabijać. Czyżby kolejny sekret? Tak! Tak i nie. Bo jest w nim szkielet. Sekret w sekrecie? Nie. Już tak dobrze nie mam. Zobaczmy. Tutaj mamy przykład sekretu, który właśnie nie jest zaznaczony i... w którym znajdujemy więcej klejnotów. I jakieś tajemne przejście na górę. W którym znajdujemy skrzynkę. A w skrzynce? Jeszcze więcej klejnotów. Może jest ukryte przejście w ukrytym przejściu? Nie. Niestety nie. I jeżeli pamięć mnie nie myli, to zbliżamy się do pierwszego takiego prawdziwego mini-bossa. Jeszcze nie dokładnie tutaj. Atakują nas smoki. Warto je zabić dla dodatkowej kasy. Kasy? Moje gardło ostatnio siada, więc przepraszam za te piękne kwiknięcie. Tu mamy następnego smoka. Z nim nie będzie tak łatwo, bo stoi nad przepaścią. Jeden fałszywy ruch i możemy spaść. Szczególnie, gdy zabijemy go w nieodpowiednim momencie. Na szczęście się udało. Wszystko pod kontrolą. O. Jak przystało na szkielata, nie grzeszy inteligencją. Należy pamiętać, że można zawsze anulować nasze odbijanie się na łopacie, żeby złapać więcej przedmiotów. Tak jak tutaj. Okej, te gluty bardzo dobrze kryją się w tej trawie. Zanim to rozwalę, zdobędę to. Nie. Myślałem, że to po prostu tak jest. A, zresztą chyba to zostanie. A. Tu nie ma nic ukrytego. Myślałem, że to całe się rozwali i że to jest jakieś sekretne przejście. Myliłem się. Ale jak już mówimy o sekretnych przejściach, jedno jest tutaj. W którym możemy zdobyć chyba jedną z nutek. A nie, tylko diamenty, klejnoty. Nie szkodzi. Ostrożnie. I więcej robaków. Gdzieś zmutowane one są. Checkpoint i tu teraz na pewno jest pierwszy miniboss, którym jest Black Knight. Wiedziałem, że pokażesz tutaj swoją twarz prędzej czy później.
Ty błękitny tchórzu! Zawróć Shovel Knightie! Już nic tu dla ciebie nie ma! Odsuń się, Shovel Knightie! Nie mam nic przeciwko tobie! Muszę wrócić do wieży przeznaczenia! Twoja przerwa stępiła twoje zmysły! Czy nie widzisz? Ta cała dolina została przejęta przez czarodziejkę! Kurde, już mnie gardło boli od tego głosu. A jej niezniszczalni rycerze zakonu bezćwierci stoją między tobą i wieżą. Ale to nie ma znaczenia, bo każdy, kto chce dojść do czarodziejki, musi przejść przeze mnie. Dobądź swej łopaty! To jest nasz pierwszy miniboss, Dark Knight, Black Knight, który sobie łazi, o. Jego najbardziej zaawansowany atak to skok w górę i takie coś, po którym, który można mu przerwać, no i jeszcze lubi się śmiać. I jeszcze gdybym był dobry, to bym umiał skoczyć na niego, ale coś mi nie wychodzi. Au. Nie śmiej się. Ten pocisk można w niego odbić, ale po co, skoro można na niego skakać? O, myślałem, że go mamy. O tak. To zdobyłem achievement? Jakim cudem, przecież grałem w tą grę. I ucieka. Jak to tacy bossowie mają w zwyczaju robić. I teraz mamy naszą pierwszą sekwencję snu. Musimy złapać Shield Knighta, podczas gdy spada na ziemię. To ma pewne znaczenie, które... o którym dowiemy się później, znacznie później. I nastał poranek. Możemy rozkopać nasz ogień, żeby zdobyć trochę rzeczy. I wyruszyć w dalszą podróż. A w dalszą podróż wyruszymy w następnym odcinku. Zagrajmy w Shovel Knight. To był Owsikus. Trzymajcie się i na razie.